To po prostu miałem wrażenie, że ona mogła za pępek złapałem, że po prostu jestem w centrum tego. Ja, człowiek z komuny, nagle <laughs> widzę tych ludzi, tych, tych dystyngowanych w świetnych butach, skrojonych e, kostiumach, marynarkach. Właśnie, jak ja powiedziałeś, użyłeś dobrego słowa ojcowizna. To są rzeczy, których się nie zostawia. Po prostu ten, ten proces, oczywiście, odzyskanie trwał już od, od samego początku. Do, były takie momenty, gdzie, gdzie już się wydawało, że po prostu nie, nie damy rady. No, nie damy radę, to jest tego właśnie, kiedy, kiedy mieliśmy no, mieliśmy te, te aktywo, mieliśmy tę nie, nieruchomość i to jest naprawdę cholernie trudne. Eee, do, 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 no, nauczyliśmy się do tej, przystosowywać do tej ciągłej zmiany i ta brak przewidywalności, o tym się mówi od lat i cały czas jest to samo. Nie rozumiem dlaczego... kapitalne rozmowy zaprasza Andrzej Mierzwa. Dzień dobry, Andrzej Mierzwa, witam wszystkich serdecznie w Kapitalnych Rozmowach, czyli spotkaniach z ludźmi, którzy w ramach realizacji swej idei poświęcili bardzo wiele czasu, podjęli bardzo wysokie ryzyko. Czyli spotkania i rozmowy z przedsiębiorcami. Dzisiaj moim gościem jest pan Andrzej Małberg. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, Andrzeju. Miło być z Tobą. <grywanie> Dziękuję Ci bardzo. Twoja historia jest dosyć specyficzna, bo e, żyłeś i pracowałeś we Francji, zaczynałeś karierę jako bankier. Później z bankiera zabrałeś się za ratowanie, odbudowanie starej rodzinnej firmy i przyznam, że ten fragment Twojego życiorysu najbardziej nas będzie interesował. A później zacząłeś robić jeszcze inne rzeczy. Ale zanim przejdziemy do biznesu, Andrzej, to takie proste pytanie, żeby nas w e, jakie szkoły skończyłeś? Jeśli mogę zapytać i ważniejsze: jakim byłeś uczniem? Słuchaj, to już kawał Trochę czasu. Bo, kawał czasu. E, 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 jakie szkoły? Wiesz, ja, ja, ja studiowałem. Zacząłem studia w Polsce w, na Akademii Rolniczej w Krakowie. Zrobiłem liceum w Gliwicach, bardzo dobre liceum, które mnie uratowało później. Świetne liceum, muszę powiedzieć, Matfis, a te rolnictwo to było to, bo, bo, bo kocham naturę i w tamtych czasach, tych pereloskich, dawało, powiedzmy, jakoś tam sposób na, 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 na wolność w tamtym, w tamtym systemie. Gdzie nie trzeba było jakiś robić kompromisów, nie trzeba było, żeby się dostać, mieć jakieś, jakieś karty, coś inne i jakiejś zagraniczne. zagranicznej. Tego widziałem, że, że jestem tutaj, nie mam żadnych szans, więc, więc już oportunistycznie myślałem, że po prostu gdzieś się schować w naturze, i, i stąd to Rolnictwo w Krakowie. Trwało to trzy lata. I, ale, ale w sumie nie, nie było to jakaś dobra szkoła, ale taka, powiedzmy, bardzo techniczna, bym powiedział. się zmieniło. No. Wyjechałem z Polski i, i to rolnictwo w sumie mi, mi, mi pomogło później. Ale... Czyli wyjechałeś do Francji i kontynuowałeś edukację? W, w szkole y, o profilu y, te, rolniczym. Kiedyś to, to jest jednak, jak wiesz, tych gondzekol, tych wielkich szkół francuskich, na które się dostaje, bo specjalne są, trzeba mieć zdawać egzaminy, klasy przygotowawcze, system francuski bardzo specyficzny. No tworzy elity, masz to te szkoły, które Napoleon stworzył, szkoła tych mostów i dróg, szkoła kopalń, no i agro, rolnicza szkoła, która z rolniczą była z nazwy, a kształciła kształciła elity francuskie w takim bardziej profilu biologicznym, rolniczym, ale to były elity do wszystkiego. I jak ci szłopiec. I, to... I to było. I to było, mój, wyjechałem w, w, w tym PRL-u w 1984 rok, i to był no, po prostu. odżyłem. Powietrze na, nareszcie zacząłem oddychać. Byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wyrwałem się z tego więzienia i, i trafiłem do najlepszej szkoły. Po prostu miałem takiego fuksa szczęście, że dziękowałem i ludziom, którzy mi pomogli, bo to tak, nie przyszło tak nagle, że poszedłem do szkoły i powiedzieli, a ja, pani świetnie, zapraszam pana. Wiele ludzi mi pomogło i, 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 i wiedziałem, że złapałem las na laterii i tego nie można odpuścić, więc więc, więc już umówiłem po francusku, no ale to był taki francuski powiedzmy z liceum, choć moi rodzice też mówią po francusku, więc coś tam było, trochę lepiej niż z liceum, no ale, ale potężnie musiałem się podszkolić we francuski. No i znalazłem się w słuchaj w szkole państwowej, czyli niektóra nie, 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 nie kosztowała czesne były znikome. E, I pierwszy rok taki integracyjny w, w zamku pod Paryżem szkoła państwowa, nie jakieś prywatne mm -hmm. te. W zamku pod Paryżem w, w ekipie nas było 150-180 osób. No po prostu raj. Czyli odnalazłeś raj. się, a potem do a później, banku. A później jeszcze dwa lata tak. w Paryżu, w centrum Paryża, w szóstej dzielnicy Hojmówta, no po prostu nie mogło być lepiej. Dobre studia, dobry dyplom, no i to już tak szedłem, jak, jak już tą szkołę, no to już były, były oferty pracy. Poszedłem do banku, no bo, 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 bo w międzyczasie zrobiłem staż jeszcze, będąc studentem w, w Londynie. W 87 roku w, w, w BNP na King William Street w centrum tego city, i po prostu jak tam trafiłem w 89 roku, nie, nie przepraszam, w 87 roku, to po prostu miałem wrażenie, że ona mogła za pępek złapałem, że po prostu jest w centrum tego, ja człowiek z komuny nagle <laughs> widzę tych ludzi, tych, tych dystyngowanych w świetnych butach, skrojonych e, e, kostiumach, marynarkach. Czuć było te pieniądze, tą potęgę, wszędzie dookoła, i tutaj jest. No i my wolał tam. No dobrze, tak to się stało z tego Londynu i Paryża. Trafiłeś do Warszawy, żeby tu zakładać BNP parę. Wtedy BNP. Tak, BNP. ale w międzyczasie jeszcze zacząłem pracować w bankach francuskich w Paryżu w tradingu. Eurobonds, czyli taka, taka szybka praca, gdzie można było dużo zarobić, dużo stracić. I muszę powiedzieć, że nie byłem w tym najlepszy. Pracowałem w tym. Widziałem, że to, to nie jest moja... Pracowałem... Konkurencja ogromna. Ko, obok mnie siedział człowiek, który miał, miał wyjątkowe zdolności robienia pieniędzy. I człowiek, i, i, i człowiek wtedy sobie zdaje sprawę, ze no, swoich ograniczeń. I wiedziałem, że to nie jest... Ja tutaj kariery nie zrobię. No, jakieś miałem wyniki, ale to... to, to kariery nie zrobię i, no a w międzyczasie tutaj w Polska się reżim się załamał 89 rok 90 rok ja się zastanawiam co dalej 91 siedzę w Warszawie i w 90 roku tworzę takie stowarzyszenie we Francji jeszcze przed upadkiem komuny spotkania polsko-francuskie nowy rząd w Warszawie się konstytuuje no i ci ambasador stary Perelowski, który do mnie dzwoni, panie Małberg, musimy się spotkać, pan robi takie wspaniałe rzeczy, a ci panowie z nowy rząd nie chciał się po prostu z ambasadorem spotykać, bo to był jeszcze stary komuś. i organizowałem pierwsze spotkanie między Francuzami a Polakami i giełda, i pan Rozłucki, i, i pan i, i Ministerstwo Przekształceń Własnościowych i takie, takie duże, ciekawe spotkania. No i jeden z tych spotkań spotkałem Jurka, osobę, którą z świętej pamięci, wspaniałego człowieka, który powiedział mi, no to przyjedź, przyjedź do nas, do, do Ministerstwa, do Przekształceń Własnościowych. Jurek Strzelecki. Jurek Strzelecki. Tak jest, świętej pamięci. Absolwent z Stanforda, jeżeli dobrze pamiętam. Wiem, że gdzieś na Kalifornii. Też świetne, świetne studia i, i w 1992 roku zjawiłem się w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako konsultant europejski. Brygady Mariota. Brygada, to już było później, bo już, to już nie było na ten, to już było później, ale, ale znalazłem się i spędziłem 2,5, prawie niecałe 3 lata do zmiany rządu. W Ministerstwie Przedszałzeń własnościowych, prywatyzując yy, przedsiębiorstwa. Bardzo ciekawa, wymagająca praca, dużo ryzyka, ale no, czuło się, że, że to jest moment, gdzie, gdzie po prostu świat się zmienia, Polska się zmienia trzeba w tym, w tym uczestniczyć. Czyli budowałeś polski rynek kapitałowy razem tak. z innymi. Potem tak. był BNP Paribas. Później był jeszcze potem Później, Między... jeszcze... no tak. Tak, hmm. tak. później sobie zdałem sprawę jednak z mojej niewiedzy, no totalnej niewiedzy. Im bardziej wchodziłem w ten, wiedziałem się, że jestem że bankowość, tra trading, ok, ale, ale, ale trzeba tym coś podbudować. No i po, po ministerstwie zdałem egzamin do, do Insadu i, i spędziłem tam rok, i, i, i później z, no, z tym Paribami zatrudnił, żeby otwierać, otwierać bank w Polsce. Jeszcze wtedy był Pariba jako bank inwestycyjny, przed, przed połączeniem z BNP. No dobrze, to proste pytanie. Bardzo fajna, uporządkowana, dobra kariera w finansach. I nagle odkładasz to wszystko na bok i postanawiasz z całym szacunkiem ratować ojcowiznę, czyli hotel europejski, legendę polskiego hotelarstwa, która stała w absolutnej ruinie. Występujesz w imieniu rodziny do skarbu państwa o zwrot w reprywatyzację. Co, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego odłożyłeś to wszystko takie fajne? No i... właśnie, jak ja powiedziałeś, użyłeś dobrego słowa ojczywizna. To są rzeczy, których się nie zostawia. Po prostu ten, ten proces oczywiście, odzyskanie trwał już od, od samego początku, od 90 roku. Pierwsze, pierwsze te pozwy zostały złożone i trwał do, 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 do 2000. Piątego roku, 15 lat. Ja do, byłem w ekipie, ale, 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 ale nie pracowałem jeszcze tak na, na 100%. Byłem w radzie nadzorczej spółki rodzinnej, spadkobierców. Spółka była zresztą, była już spółką przedwojną Hotel Europejski SA była spółką akcyjną już przedwojenną. Nie wypisano nigdy z rejestru, bo komuna się tym nie, nie przejmowała, żeby wypisywać z rejestru. Po prostu ich nie było, już ich się wyrzuciło, mojego stryja, po prostu sadzili do, po, po, po wojnie w 1947 roku. Zaczął odbudowywać hotel do, do więzienia i, i, i koniec, no, i tam się wojsko za, za, za zainstalowało i to był obiekt wojskowy. Zanim stał się hotelem orbisowskim, był obiektem wojskowym. Obok jest budynek garnizonu i to był europejski, był przejęty przez wojsko i dopiero pod koniec lat 50., Wrócił do swojej roli hotelowej, to znaczy Orbis przejął go, zrobił remont i, 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 i hotel stał się znowu hotelem, budynek stał się hotelem. No i w 2009 roku ja właśnie, no trzeba było wracać, wracać do, do, do firmy i zdecydowałem się, żeby, żeby już miałem też i bankowość, byłem 17 lat w banku, chciałem nowej jakieś zmiany, a to była po prostu okazja życia, no, coś zbudować, odzyskaliśmy ten budynek, który jest no ikoniczny, znany. No, i trzeba było na, na bazie tej ociowizny, już było dużo, mieliśmy budynek, nie mieliśmy kapitału, stworzyć projekt i, i, i dokończyć ten remont. No i jakoś to się udało. Trwało to trochę. Przecież moje kolejne pytanie. Tak? Jak się odzyskuje ruinę od skarbu państwa i się nie ma kapitału, to jak się to finansuje? No właśnie, to jest to. No to, to jest właśnie. Tu się zaczyna ten jak jak taka że to się, jak stworzyć, no i jest ten kapitał w postaci nieruchomości, prawda? To już jest, to już coś, co, co ludzie no, chcą z tobą rozmawiać. No, masz nieruchomość, jedną z najbardziej ikonicznych nieruchomości w Warszawie, no ale, ale, ale nie masz gotówki, no, jesteś, jesteś, jesteś biedny w gotówce, nie masz pieniędzy. No a ten, a ten projekt dużo kosztował. No, myśmy, myśmy po prostu wiedzieli, że musimy pozyskać kapitał i to nie fundusze, nie banki, bo to są zbyt drogie pieniądze i niestety nie znaczy niestety, to tak jest. To nie jest inwestycja, gdzie, 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 gdzie po prostu można wszystko wymodelować i fundusze by się czuły bezpiecznie, banki bezpiecznie. Myśmy mieli to szczęście, że, że pozyskaliśmy inwestora, który też i bogatą bogatą i zacną bardzo rodzinę zresztą taką polsko-polsko-szwajcarską werę Hoffman Michalski, która jest znana z jej działalności wydawniczej, ma, ma kilku noblistów w swoich wydawnictwach. notabene Olga Tokarczuk, wydawnictwo literackie to jest to jest wera, Hoffman Michalski. No i wielka rodzina z wielkimi tradycjami przedsiębiorczości, bo Hoffman Roche to jest właśnie ich, ich firma. Ich firma rodzinna, no dzisiaj to już notowana na giełdzie, i, i, ale wielka, wielka firma. A jej ojciec był, założył WWF, czyli, 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 czyli zajmował się środowiskiem i wspaniałą organizację. Już W świętej pamięci umarł parę lat temu, założył WWF wspólnie ze znajomymi. No wielką organizację. World Wildlife Fund. Fund, tak jest. Światowy Fundusz Życia. Naturalnego, Dlatego, tak, tak. 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 Andrzej, był taki moment, jak zmagałeś się z odbudową, z całym projektem europejskiego, w którym, nie wiem, chciałeś tym wszystkim rzucić, kiedy, kiedy taka porażka czasowa, bo projekt skończył się dobrze, więc właściwie porażki nie było, ale był taki trudny moment, w którym był, myślałeś, był. że... Możesz się no, z nami podzielić, co to tak, było. Tak, były takie momenty, gdzie, gdzie już się wydawało, że po prostu nie, nie damy rady. No, nie damy rady. To jest tego właśnie, kiedy, kiedy mieliśmy, no mieliśmy te, te aktywo, mieliśmy tę nieruchomość i... No, i chcieliśmy zbudować jednak coś, co, 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 co coś zostawić po sobie, coś wspaniałego. I, i, no i poczuliśmy no, bo później, że ludzie no, spotykali to, widzieli, że, że coś tutaj jest do, do wyciągnięcia. No, proponowano nam sprzedaż, proponowano nam robienie mieszkań i tak dalej. No, myśmy chcieli stworzyć to, co było przed wojną, czyli najbardziej luksusowy hotel. I, i, I był taki moment, kiedy czuliśmy, że po prostu nie damy rady, ale, ale no jak zwykle no udało się. Mieliśmy świetne spotkanie z firmą Raffles, która przyjechała mała firma, hotele, no, luksusowe hotele po prostu no, jeden. Może, może dodam, że Raffles to jest chyba najbardziej czy jedna, ale ja bym powiedział, najbardziej prestiżowa marka hotelowa na świecie. Tak Najbliższy jest. Najbliższy Raffles od nas jest... Najbliższy Raffles jest w Paryżu i teraz zostanie, otwiera się, już tak. nie wiem, czy to jest maj, czy czerwiec, Raffles w Londynie. Czyli Warszawa... A oryginalnie firma jest z Singapur, Singapuru. Singapuru, tak, tak zwana. Tak, tak. Tak, tak. Słynny Spa, parc, tak, jest, tak. Raffles. Tak. Stworzona przez Ormian, tak. więc jakaś tak. historia też jest, jest europejska. Wspaniała firma, wspaniali ludzie. I oni przyjechali do nas, taki prezes już oczywiście jest, jest na emeryturze i zobaczył ten budynek, ja widziałem w jego oczach, on nic nie powiedział, ale widziałem w jego oczach, że on po prostu już widział ten hotel w tym. Widział ten hotel w tym, w tym, w tym, w tym, w tym. swój hotel, Rafelsa w tym budynku, że mu to wszystko pasuje, że to jest to, co potrzebuje. Mimo że Warszawa wtedy, no nie było na jakimś takim, jak się mówi radar screen na Rafelsa, no bo, 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 bo jeszcze, jeszcze Paryża wtedy nie było. Więc oni dopiero się rozwijali w Europie, ale, ale to jest to, tą miejscówkę, że złapał tą miejscówkę. No, podpisaliśmy z nimi umowę o, o, o zarządzanie hotelem, budynkiem hotelowym. No i to była taka pierwsza rzecz, to nam dała już wiarygodność, i, 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 i z tym już mogliśmy chodzić po, po funduszach, po inwestorach. No i ja, jak mówiłem, udało się znaleźć rodzinę, bo, bo jesteśmy właściwie powiązani, powiązani z rodziną, więc, więc i to jest chyba też i taki happy end tej historii. Że... Powiedz mi, bo już o sukces nie pytam, bo sukces było. Zapraszam na do hotelu. Zaprasza zapraszamy, do, zapraszamy do, do hotelu w każdej sytuacji. europejskiej ocenicie, jak jest sukces. Ale jak się dobiera, w sumie na trudnym polskim rynku, jak się dobiera ludzi do tak wysokiej klasy hotelu, do tak wysokiej klasy? No to, to, to uprzedzanie myśli klienta zanim je wypowie, to jest bardzo duża sztuka. Jesteście w tym, przyznam bardzo dobrze. Jak się tych ludzi wybiera, jak się szkoli, jak się ich motywuje. Wiesz co, ja, ja nie jestem hotelarzem, więc, więc mamy, mamy firmę właśnie Rafelsa, a Rafel w międzyczasie został kupiony przez Accora, więc jest częścią teraz wielkiej firmy hotelarskiej europejskiej, francuskiej Accor. No, to jest ten, ten, ta, ta wiedza, którą, 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 dlatego właśnie podpisaliśmy z nimi umowę na zarządzanie, bo tego się nie, to, 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 tego się nie, 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 nie można nauczyć pięć minut, i, bo inaczej to, 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 to wychodzi żałośnie. I więc, więc nie powiem ci jak, bo, bo, bo nie jestem profesjonalnym hotelarzem, natomiast wiem, że mam skromność, że trzeba było wziąć ludzi, którzy na tym się znają i na tym zjedli zęby. I, 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 i no, musi być ten experience, tego co zawsze oni mówią, że to nie jest, tylko nie sprzedają nocy hotelowej, tylko sprzedają experience. I to jest to, że, 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 że to musi być jakieś doświadczenie, jakieś, coś wyjątkowego. Nie, jeżeli to się udaje, to rzeczywiście wtedy jest no, no, ta wyjątkowość tych, że jest dobrze. Ta... Ej, e, jesteś w zarządzie HESY, czyli Hotelu Europejskiego, a jesteś w zarządzie innej firmy, Energy Group, jesteś tak. prezesem zarządu, więc tak. znasz Polskę, jak gdyby, e, uwarunkowania finansowe, systemowe, gospodarcze, gdybyś miał porównać prowadzenie firmy w Polsce z prowadzeniem firmy w Londynie czy w Paryżu, to e, są jakieś rzeczy, które nas system robi lepiej, a gorzej, czy coś można poprawić, żeby. Czy to jest takie trochę narzekanie naszych przedsiębiorców, że no zawsze może być lepiej, ale pytanie, czy powinno? Zawsze może być lepiej. Znaczy w pewnym sensie trochę, trochę jest takiego, że każdy lubi tutaj ponarzekać. No, no, ja nie, nie będę tu jakiś specjalnie innowacyjny w tym. Myślę, że ta pewna niestabilność po prostu albo zmienność prawa to jest naprawdę cholernie trudne. Do, 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 no, nauczyliśmy się do tej przystosowywać, do tej ciągłej zmiany i ta brak przewidywalności, o tym się mówi od lat i cały czas jest to samo, nie rozumiem dlaczego kolejne rządy prawda, słyszą te, te jeremiady, że, że, żeby być bardziej przewidywalnym, żeby jeżeli się robi ustawy, to można je robić. Z wyprzedzeniem, nie na, 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 na wczoraj, ale na rok do przodu, że mówimy Wam przedsiębiorcom, że wprowadzimy podatek minimalny od nieruchomości. Nagle wprowadzili nas to po prostu o mały włos, nie, nie ten. Ten budynek ma ogromną wartość, natomiast biznes, który on generuje w porównaniu do wartości, jest niewielki. Jest naprawdę niewielki, a ma wartość cholerną. Więc to nas po prostu mogą tak chwyciło za te. No, nikt nie pomyślał, no, po prostu, że, że to nie jest supermarket, gdzie jest wielki obrót, wartość hali takiej z, tej, z blachy nie jest specjalnie duża. Natomiast tu masz europejski, gdzie, 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 gdzie biznes jest niewielki w porównaniu do wartości tego, tego majątku. Drugie pytanie takie gospodarcze. Wiele się mówi o zrównoważonym rozwoju. Najpierw się mówi o WSG, potem o Zielonym Ładzie, ale tak naprawdę teraz taki powstaje już Jeden termin, zrównoważony rozwój, sustainability, dla ciebie to jest dobre, złe, to podraża koszty biznesu, czy daje okazję do zarobienia, co to, jakie masz odczucia? No to jest już dzisiaj, to jest tak, jak się mówi, to jest must, musimy to mieć, jest, jest no oczywiście to stawia poprzeczkę wyżej, ale na tym to polega, żeby sobie dawać jednak cały czas no iść do przodu i, 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 i rozwijać się. No, dzisiaj, dzisiaj bo parę lat temu, już nie mile 10 lat temu była CSR, Prawda? Dzisiaj już nikt nie mówi o CSR, teraz jest ESG i dla mnie oczywiście jako firmy Eneris to, to, jest, to jest, my absolutnie z tym się identyfikujemy, a poza tym no, już nie ma odwrotu. Masz banki, które mówią tylko finansujemy firmy, które mają politykę ESG. Jeżeli jej nie masz to po prostu dywizor zamknięte. w funduszach prawdopodobnie Dokładnie już jest podobnie, więc, więc nie ma odwrotu. I, I tylko trzeba to robić szczerze, nie tylko na, na, tylko na papierze, ale także żeby że, że, że rzeczywiście coś znaczyło. Akurat w firmie Eneris to coś znaczy, bo my się zajmujemy środowiskiem, więc te ta, ta E dla environment jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, Czyli bardziej sprawczość niż sprawozdawczość. Niż sprawozdawczość, tak jest. Okay. Tak. Słuchaj, gdybyś nie ratował ojcywizny, yy, albo pewnego dnia jak uznasz, że czas na odłożenie tych spraw, Jakieś hobby? Jakieś zainteresowania? Co byś robił, czy co robisz, jeśli mogę zapytać? Słuchaj, tak, tak. Ja myślę, że to jest właśnie, ten, no, zbliżamy się, jestem po 60. Mm, ja nie wiem, czy będzie jakaś taka cezura. No, jest wiek emerytalny w Polsce 65 lat. Prawda? We Francji teraz się burzą, bo, 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 bo im rząd chce przesunąć do 64. Lat, a wracając jeszcze do podatku, no, podatki w Polsce, jeżeli chodzi o sukcesji, no, są dzisiaj nie ma podatku od, od, od taka Francja, to są, to są ogromne podatki od, 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 od sukcesji. Więc dzisiaj jak narzekamy, to z drugiej strony no, mamy, ale jest w, tym, jest w tym logika. Polska musi akumulować kapitał. Jeżeli nie będziemy mieć przedsiębiorców. Yy, Tradycji przedsiębiorstwa, a budujemy ją dopiero od 30 lat, no to, 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 to będziemy, nie możemy być tylko krajem, który po prostu jest tutaj e, e, krajem, gdzie są montownie różnych przedsiębiorstw, gdzie są dobrze opłacani menedżerowie, a, a nie ma przedsiębiorców. Więc, więc wracając do, do, do Twojego pytania, hobby to są pasje, to są pasje, które rozwijam już od lat, więc to nie jest coś takiego, co zacznę, jak przejdę na emeryturę. I to są, to są, to są, to są rzeczy, które, które, robię, kocham zabytki, więc, więc, więc stworzyłem taką organizację, która się nazywa, współtworzyłem, bo oczywiście nie byłem sam, domu z Polonorum i, i który, który, zajmuje się właśnie dziedzictwem, dziedzictwem, czyli, czyli zabytkami, ale nie tylko w postaci budynku, ale także i kolekcji e, e, i, i, w rękach prywatnych, więc jest to, jest, to, jest to coś, co się dopiero tworzy w Polsce. Teraz właśnie ustawodawca no, zrobił to, to, taki, taki ukłon w, w kierunku i zobaczył to, że to jest jednak wysi, wielki wysiłek i że to jest ważne, żeby w krajobrazie te zabytki jakoś istniały, nie były ruderami. No i można od, od podatku sobie odpisać to, co, 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 co prawda przeznaczasz na remont do, do pewnej kwoty na remont zabytku. Więc jest w tym już jakaś. Widać tą, tą tą politykę rządu i na to chyle czoła, że, że, że long term, na, na, na dłuższy horyzont, że to są rzeczy, prawda, które wymagają na takiego podejścia gospodarskiego na lata, żeby tą Polskę, która no, no przeszła przez straszne burze, odbudować i, i te zabytki, żeby nie były ruinami. A, a, a najlepszym właścicielem zabytku zawsze będzie. Właściciel prywatny. Oczywiście trzeba mieć jakieś tam zasoby finansowe, ale nie, 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 nie trzeba być bogaczem, bo, bo można zacząć od małej chałupy e, nie wiem, na, 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 na żuławach do, 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 do Wielkiego Zamku i, i jedno, czyli na każdą kieszeń. Do tego, jak mówiłem, są, 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 można dostać różne rządowe pomocy i odpisy od podatku, więc zachęcam do, 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 do inwestowania i do zajmowania się i do tej pasji, jaką jest restaurowanie zabytków. W jest to też forma lokowania rodzinnego, rodzimego kapitału w. Absolutnie, absolutnie jest i dla tych, kto, dla których wartość już jest większa, to co się stało ostatnio, Fundacja Rodzinna, może być użyta, żeby ten zabytek, prawda, stał się, e, wszedł do tej Fundacji Rodzinnej i żeby nie został sprzedany już po jednej generacji. Czyli jak narzekamy na przepisy, to przynajmniej w jednej dziedzinie te przepisy zaczynają się logicznie spinać. Gratuluję, no, tak jest. Tak, tak jest. Ostatnie pytanie Andrzeju, gdybyś miał młodym ludziom, którzy nas oglądają, słuchają, powiedzieć jeden argument, dlaczego warto iść na swoje, dlaczego warto odłożyć wygodną karierę w banku czy w korporacji, przewidywalną w przyszłości i porwać się na coś oryginalnego, tak w sumie ty zrobiłeś. Myślę, że to jest kwestia, to jest no, pewne poczucie wolności, że jednak jesteś, jesteś, jesteś wolności i odpowiedzialności, bo coś za coś nigdy nie ma, prawda, że robisz i, i coś, co, 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 co Ty decydujesz, o czym ty decydujesz, a nie twój szef, ale z drugiej strony no, jest ogromna, ogromna odpowiedzialność za ludzi, z którymi współpracujesz i, i Twój los, oni z tobą, z tobą spieli. Hmm. Więc jest to, jest to wolność i odpowiedzialność, bym użył tych, te, te, te dwa słowa. Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Andrzej Małberg, prezes zarządu firmy Eneris i członek zarządu. Firmy HESA-SA, HESA, czyli Hotel Europejski. Bardzo dziękuję za uwagę. Gorąco Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału Kapitalne Rozmowy na YouTube. Jeżeli macie Państwo pomysły, komentarze, uwagi do naszego programu, bardzo proszę piszcie na kapitalne rozmowy małpa icloud.com. Mówił Andrzej Mierzwa. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.